Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na boisku otulonym ulicą na Skarpie. Znajduję się w towarzystwie przedstawicieli Stowarzyszenia Orzechówek reprezentujących lokalną społeczność panem Marcinem Dudzińskim, Jakubem Radomińskim i Piotrem Marczukiem. To z ich inicjatywy przystąpiliśmy wspólnie jako miasto z reprezentowanym przez panów stowarzyszeniem do usprawnienia boiska, z którego korzystają chętnie mieszkańcy tego właśnie największego, jednego z największych bialskich osiedli. Miasto zaangażowało się, dostarczając grunt pod usprawnienie murawy oraz wykonując montaż piłkochwytów. Natomiast przedstawiciele stowarzyszenia rozplantowali grunt, zasiali trawę, utrzymują ją teraz także z pomocą naszej ochotniczej straży pożarnej Sidorki, którzy to druhowie podlewają murawę. Witam bardzo serdecznie. My ze swojej strony, no jako przedstawiciele Stowarzyszenia Orzechówek, przede wszystkim chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować prezydentowi Michałowi Litwiniukowi za no tak naprawdę chęć podjęcia współpracy z nami i tak naprawdę wszystkim przedstawicielom bielskiego magistratu, bo też wiemy, że Rada Miasta musiała też przegłosować poprawkę do tego budżetu, także z tego miejsca chcieliśmy wszystkim i głosującym za tym projektem i może nie podziękować, także mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę. Jak widzicie Państwo, za nami piłkochwyty już stoją, bo jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonanej pracy, jak również no, z firmy, która wykonywała tę pracę. Czekamy jeszcze na otwarcie boiska, bo murawa tak naprawdę musi jeszcze dojrzeć, dobrze się zakorzenić. Jeżeli chodzi o nasz zakres prac na danym terenie, polegał on na zerwaniu starej nawierzchni, wykopaniu starych betonów, ponieważ jak wiedzą tu mieszkańcy, tak, był tu jeden wielki plac budowy, przy budowie tej osiedla obok, więc było w naszym zakresie zerwanie tej nawierzchni, nawiezienie nowej ziemi, utwardzenie tego, następnie wsianie trawy, no i nawożenie, pielęgnowanie, tak, które trwa do tej pory. Niestety boisko z wsiewu będziemy musieli poczekać na otwarcie dobrych jeszcze pewnie 4 do 5 miesięcy, po prostu w celu tego, żeby ono było bardziej trwałe, żeby mogło nam służyć na lata. Chciałem poinformować Państwa, że będziemy składać, my jako Stowarzyszenie Orzechówek wraz z radnymi Marcinem Źdebskim i Markiem Dzyrem, projekt, no, który ma na celu dalsze, no, nazwijmy to w ten sposób, uzbrajanie tego terenu pod kątem rekreacyjno-sportowym. Także już w tej chwili, korzystając z okazji, chcieliśmy Państwa prosić o głosy na nasz projekt. A ja chciałbym bardzo podziękować przedstawicielom stowarzyszenia za takie świetne, oddolne zaangażowanie. Na tym polega obywatelskość mieszkańców Białej Podlaskiej, że sami w tych własnych osiedlowych lokalizacjach biorą sprawy w swoje ręce i usprawniają nasze otoczenie. My jako miasto chcemy być dobrym partnerem właśnie dla lokalnych społeczności. Przy okazji udało nam się wyjaśnić jedną niepokojącą informację, która krążyła jak miejska legenda, jakoby na tym terenie miasto planowało zmianę przeznaczenia pod budownictwo jedno- lub wielorodzinne. Absolutnie nie. Jesteśmy w miejscu, gdzie bardzo wielu mieszkańców jednego z największych osiedli może rekreacyjnie, wypoczynkowo spędzić swój wolny czas. I taką funkcję tego terenu zachowujemy. Nasza wspólna inwestycja jest tego najlepszym przykładem. Myślę, że kolejnym miłym akcentem, dobrą wiadomością dla mieszkańców tego osiedla jest to, że ulica na Skarpie została wprowadzona do planu budowy dróg na 2021 rok. Już w przyszłym roku wykonamy tę inwestycję. Jako stowarzyszenie, jako przedstawiciel, jeden z trzech przedstawicieli Stowarzyszenia Orzechówek, chcielibyśmy serdecznie podziękować panu Michałowi Litwiniukowi za postawę obywatelską, za to, że bardzo chętnie nas wspiera w działaniach i miastu, mieszkańcom. Dziękuję ślicznie.